Biorąc pod uwagę ilość czasu, który spędzamy w internecie i to, ile miejsca zajmuje on w życiach wielu z nas, można zaryzykować stwierdzenie, że ban zbliża się coraz bardziej do statusu śmierci, a dobrze by było, gdyby ta miała jakiś sens. Przynajmniej chcielibyśmy w to wierzyć. Dzisiaj o najbardziej niedorzecznych, głupich i absurdalnych banach. Kojarzycie Club Penguin? Jest szansa, że część z was po tym pytaniu chciałaby mnie uderzyć prosto w twarz, bo oczywiście, że Club Penguin kojarzy, właśnie tam spędziła połowę swojego dzieciństwa. Tę część chciałbym uspokoić, a części, która w Club Penguin nie grała, tylko wytłumaczyć, że to MMO stworzone przez New Horizon Interactive, obecnie Disney Canada i wydane w 2005 roku, w którym, jak zapewne już zdążyliście się domyślić, gracze wcielają się w pingwiny. Club Penguin do roboty było mnóstwo rzeczy. Rzucanie śnieżkami, przyozdabianie iglo, używanie słów na czacie, o których istnieniu żaden dziewięciolatek nie powinien wiedzieć. To tylko jedne ze składowych, które zapewniły Club Penguin sukces. W 2013 roku gra miała już ponad 200 milionów zarejestrowanych użytkowników i zarabiała krocie. Ale w pierwszej połowie 2017 roku została zamknięta prawdopodobnie na rzecz nowszej wersji Club Penguin Island, która, uwaga, została zamknięta rok później. Naprawdę nie wiem, co tam się stało, ale to jest teraz nieistotne. Istotne jest to, że Club Penguin znane było z nieprzewidywalnych banów. Regulamin wskazywał na zakaz używania niegrzecznego języka, zakaz dzielenia się danymi osobowymi, realnym imieniem, numerem telefonu, adresem zamieszkania czy nawet adresem e-mail, ale tak naprawdę zbanowanym można było być dosłownie za wszystko. Przyczyny kar były często tak losowe, że w zasadzie nikt nie znał ani dnia, ani godziny. Ten stan rzeczy był prawdopodobnie wynikiem pewnego przewrażliwienia ze względu na fakt, że bazę graczy stanowiły głównie dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Bycie zbanowanym w Club Penguin stało się memem, ale ten mem, apogeum rozmachu, osiągnął tuż przed zaplanowanym zamknięciem serwerów. W lutym 2017 roku gracze prześcigali się w tym, kto dostanie bana najszybciej jak się da. Zabawa wyeskalowała do takich rozmiarów, że urządzono konkurs speedrunów. Zasady były proste, trzeba było założyć nowe konto, zalogować się do gry i napisać coś obraźliwego. To zapewniłoby natychmiastowego bana. W kategorii Tool Assisted Speedrun zwycięzcą okazał się gość o niku na YouTubie Kevin Y z czasem nieco ponad 29 sekund. Wow. Może nie do grona najszybciej zbanowanych na świecie, ale na pewno naprawdę szybko zbanowanych, dołączyć może gracz o ksywce Rocktrain. Ten niespełna rok temu podzielił się historią, która szybko zgasiła jego entuzjazm co do wówczas rozchwytywanej technologii strumieniowania wybranych gier GeForce Now. Wybranych to słowo klucz. Owy gracz próbował odpalić w chmurze World of Warcraft, tytuł, który dwa tygodnie wcześniej wraz z resztą gier Blizzarda był w usłudze dostępny, ale w wyniku zawirowań prawnych wszystkie gry Activision Blizzard musiały zniknąć z GeForce Now. Rocktrain złapał się na okazję, gdy jeszcze kompletnie legalnie i oficjalnie z usługi grania w chmurze można było korzystać. Zalogował się na swoją postać, zobaczył, że wszystko działa, pochodził 5 minut, wylogował się i nigdy już z GeForce Now nie korzystał, bo nawet nie miał okazji, jako że usługa została wyłączona. Gdy o całym, bądź co bądź, niezbyt znaczącym zdarzeniu zdążył już zapomnieć, okazało się, że Blizzard nagrodził go banem na całe 18 miesięcy. Granie w chmurze zinterpretowane zostało jako nielegalne używanie oprogramowania stron trzecich i ciężko doszukiwać się w tym jakiejś logiki. Po pierwsze, gry Blizzarda figurowały na platformie Nvidia oficjalnie, po drugie, zakończenie wsparcia zostało dość kiepsko zakomunikowane. Co jeszcze bardziej zabawne, po skontaktowaniu się z supportem gracz dostał informację zwrotną o tym, że decyzja jest nieodwracalna. Biorąc pod uwagę 13-letni staż Rocktraina, owa sytuacja w pełni zasługuje na miejsce na tej liście. Wątek na Reddicie zdobył tak wielkie zainteresowanie, że ostatecznie po 2 tygodniach Blizzard w końcu odwołał swoją decyzję, ale podobnych sytuacji było mnóstwo i nie każdy mógł mieć takie szczęście. Co jest celem sieciowych FPS-ów? Dobra zabawa? Fajnie spędzony czas? Chyba sobie żartujecie. Bycie najlepszym! Absolutna dominacja nad przeciwnikiem.
No, nie do końca taka absolutna i nie bycie aż takim dobrym, bo w Battlefield 1 swego czasu groziło to banem. Niedługo po premierze, w styczniu 2017 roku, sporo graczy, którzy radzili sobie w rozgrywkach multiplayerowych nadzwyczajnie dobrze, doczekało się banów, bo algorytm wyłapujący oszustów uznał ich za cheaterów. W czasie rzeczywistym porównywał wyniki gracza ze średnim poziomem umiejętności innych graczy, a więc jeżeli ktoś nie wpisywał się w określone normy, stawał się podejrzanym. Fair Fight, bo tak właśnie nazywał się owy system zabezpieczeń, zaimplementowany był już do Battlefielda 3 z 2011 roku i widocznie od tamtego czasu do premiery Battlefielda 1 nie został odpowiednio unowocześniony. Jednym z pechowców był youtuber o nicku Spartan Hoplite wraz z kolegą. Spartan Hoplite nabił podczas jednej rozgrywki ponad 200 fragów. System z jakiegoś powodu uznał go za cheatera dopiero wtedy, pomimo tego, że miał już na koncie niespełna 3000 godzin w tytułach, które chronił Fair Fight. Jedną z możliwych przyczyn było to, że serię fragów zdobywał z kokpitu bombowca, a więc z bardzo dużej odległości, co Fair Fight zinterpretować musiał jako zdarzenie poza granicami prawdopodobieństwa, a więc działania możliwe do wykonania jedynie przez kogoś, kto używa nielegalnego oprogramowania. You were kicked by Fair Fight, there it is! There it is! It's recording! It's recording! There it is! W podobnej sytuacji znalazł się m.in. niejaki Mini Dorakat, który wówczas zajmował 4. miejsce w światowym rankingu. Można mieć pecha co do prezentu bożonarodzeniowego, dostać to, co już się ma, coś, czego się w ogóle nie chciało, albo nie dostać go wcale. Ta ostatnia opcja bywa w zasadzie najlepsza. Taki punkt widzenia mógłby przyjąć jeden z graczy Star Treka Online. Matt Polly pochodzi z Norwegii i jest wielkim fanem uniwersum, czym nawet zaraził swoje dzieci. W Star Treku Online jest graczem z długoletnim, bo opiewającym na 10 lat stażem. 10 lat w jednej grze. Wow. Wskazówka omal nie zatrzymała się na tej liczbie i to w wyniku totalnie absurdalnego powodu. Jego żona, doskonale wiedząc, ile znaczy dla niego ten tytuł i to, że i tak zaopatrza się w konto premium, postanowiła sprawić mu prezent i zakupić dożywotnią subskrypcję, którą wówczas można było wyrwać za niecałe 200 euro. Nie brzmi to tak źle, jeżeli planujecie spędzić w jakiejś grze kolejne 10 lat. Sęk w tym, że gracz zauważył, że usługa Cryptic Studios była niepełna. Wiele bonusów, które wchodziły w skład oferty, nie trafiło w ręce gracza. Zdając sobie sprawę, że to jakiś błąd, postanowił skontaktować się z supportem. Tam potraktowany został kompletnie po macoszemu. Zespół wsparcia odesłał go do jakichś nieprzydatnych linków. Postanowił więc napisać jeszcze raz. Tym razem dostał odpowiedź, że w zamówieniu dostał wszystko, co miał dostać i jego zgłoszenie nie będzie już więcej rozpatrywane. Postanowił napisać jeszcze raz, tym razem z niezbitymi dowodami w postaci screenów. W tym momencie zaczęło robić się naprawdę nieprzyjemnie. Gracz poinformował, że jeśli sprawa nie zostanie wyjaśniona, będzie musiał poszukać rozwiązania gdzie indziej, chociażby po to, żeby uzyskać zwrot pieniędzy. Na co dostał odpowiedź, że każda taka próba może mieć poważny wpływ na jego konto. To zabrzmiało, jakby kupował nielegalnie jakąś postać na eBayu, a nie rozmawiał z oficjalnym działem obsługi klienta gry, która działa od 10 lat. Postanowił więc skorzystać z pomocy kalifornijskiego prawnika zajmującego się obroną praw konsumentów. Cryptic Studios dostało oficjalne pismo. Wówczas od momentu zgłoszenia problemu minęły już 2 miesiące, więc sprawa ciągnęła się dosyć długo. Norweg dostał odpowiedź, że ostatecznie zwrot pieniędzy mu przyznają, ale niestety jego konto musi zostać zbanowane. Co? Że niby czemu? Przecież to nie ma żadnego sensu. Matt Polly postanowił podzielić się swoją historią w internecie. Temat stał się dość popularny, napisano o nim na kilku portalach i dopiero w obliczu takiej sytuacji, kilka tygodni później, szczęśliwie Cryptic Studios obwieściło, że była to zwykła pomyłka i gracz dostanie to, za co zapłacił. Bardzo miło z ich strony. Publika w internecie potrafi wybaczyć dużo, ale niektóre zachowania skreślają nieodwracalnie. I ciężko się temu dziwić. Jeśli w 2013 roku śledziliście to, co działo się na Twitchu, mogliście znać gościa o ksywce Zillion OP, kojarzonego m.in. z World of Warcraft czy Diablo 3. Wiadomo też było, że Angel Hamilton, bo tak naprawdę się nazywał, był niepełnosprawny i jeździł na wózku inwalidzkim, a więc w pewnych obszarach życia musiał mierzyć się ze znacznie większymi wyzwaniami niż przeciętny człowiek. Ta informacja mogła mieć wpływ na hojność wpłat ze strony widzów.
Ci chcieli wesprzeć Hamiltona w zakupie drogiego wózka inwalidzkiego i pomóc mu w przeprowadzce, by mógł być bliżej swojej dziewczyny. Przez cały okres działalności jako streamer udało mu się zebrać łącznie 20 tysięcy dolarów. Wszystko było świetnie, do czasu, aż w pewnym momencie podczas transmisji po prostu wstał z wózka inwalidzkiego i najzwyczajniej w świecie gdzieś sobie poszedł. Our dog, oh my god, we took our dog, like to the fish shop today, because the dog loves just like going out and meeting new people, we constantly have to take him to like... Wydarzył się cud, aleluja, Hamilton wstał, wystarczyło tylko zapomnieć, że nie może chodzić. Tylko że nie, Hamilton popełnił podstawowy błąd streamera, a w jego przypadku błąd pod tytułem być albo nie być, nie wyłączył kamerki. Co więcej, jak się później okazało, jego dziewczyna, która rzekomo mieszkała na drugim końcu kraju, w rzeczywistości przebywała w tym samym mieszkaniu co Hamilton. Gdy sprawa wyszła na jaw, gość został całkowicie skreślony przez swoją społeczność, został też zbanowany na Twitchu. Co zabawne, po tak długim czasie w 2020 roku próbował powrócić do streamowania, ale dość szybko został zbanowany po raz drugi i to akurat satysfakcjonujący przypadek. Tym pozytywnym akcentem będę się z wami żegnał. Mówił do was FanGotten.